7, 8, 9, 10. Dobra, słuchajcie, dzisiaj, bo tam ostatnio obiecałem, że zobaczymy top 10 filmików na dwóch moich kanałach. Oczywiście na podstawowym kanale, czyli Zawieszony 1969. No i dla osób, które nie wiedzą, jeszcze jest drugi kanał, Kamerman. A on tam trochę jest już zastały, ale tam są wyniki. Na razie zajmiemy się Kamermanem. Jedziemy tutaj. Otwórz statystyki kanału, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj teraz. Twoje najpopularniejsze filmy w tym okresie. Wejdziemy. Pokaż więcej. No to jest za 28 dni. Bandeci w Agencji Pracy Tymczasowej, no to jest teraz popularne bardzo u mnie, ale my wejdziemy w ustawienia za cały okres tutaj istnienia tego kanału. Tutaj macie wykresy, one tutaj oczywiście są bardzo spłaszczone. Nie wiem dlaczego tutaj dopiero zaczęli porządnie naliczać od 2 lipca, 4 lipca. Tam pierwszy taki filmik dodałem, który jest tutaj chyba w top 100, w top 10, a w top 100 chciałbym. No jest top 100 też, nie? Ktoś nie nadaje do pracy, tak i wiecie, sobie tam wskoczyłem w pracy i zacząłem sobie gadać do kamery, z kamerką. No i co, największą oglądalność filmu ma filmik Praca w Holandii, Praca w szklarni, Zwolnienia z pracy. Taki trochę kontrowersyjny filmik, nie wszystkim się on podoba. Ja tylko sobie tak opowiadałem w liściach. Opowiadałem sobie w liściach. O nie, reklam nie będziemy oglądać. No, ale możecie sobie sami też tam znaleźć ten filmik. Drugi, Praca w Holandii, pary zaufanie, zdrady za granicą. Filmik dodany 16 czerwca 2018 rok. Nie, coś tak mnie tam pogadałem sobie i jest wynik. 320 tysięcy. Kto się nie nadaje, no to ten film, o którym wam mówiłem. Taki pierwszy, taki w sumie gadany w liściach, nie? Porządny. 2017 rok, obcinanie 2-3 liści pomidora, no to taki pierwszy chyba instruktażowy filmik. To jesteśmy na czwartym miejscu od początku. Od końca się powinno robić, dobra. Praca, ile zarabiam? Ja tam troszeczkę tak, wiem, podpuściłem w tym tytule, bo wam nie powiedziałem, nikomu nie powiedziałem, ile tam rzeczywistości się zarabia, ale liczy się efekt, czyli 175 577 wyświetleń. Jak oszukują Polaków w Holandii? No to tam wyliczałem, ile agencja zarabia na mieszkaniach, mniej więcej oczywiście. 2015 rok, no 5 lat już filmik ma, no. 3 czerwca, zaraz będzie rocznica. Za 2 dni. Pierwszy wyjazd, praca w Holandii, pierwszy wyjazd to zabrać ze sobą, 140 tysięcy wyświetleń. Zrywanie pomidorów na siedząco, no to jeden taki, 2014 rok, proszę bardzo, no to jeszcze starszy film. Polki samotnie, w Holandii samotnie wychowujące dziecko, no to tak obczaiłem temat. Zyski strat dla par mieszkających razem i dla samotnych matek wychowujące dziecko. Jakie mają dochody, jakie mają zasiłki. Prezent świąteczny od szefa. No to jeden taki filmik. Akurat, że ja wcześniej nie nagrywałem tego, no bo to był taki filmik chyba ostatni z paczką, bo potem już tylko bony dostawaliśmy do sklepu. Nie daje się oszukać przez pracę, nie daje się oszukać przez Agencję Pracy Tymczasowej, część pierwsza, no taki instruktażowy filmik, ale ten, tam ja wiem, że za głośną muzyka była, no jest tam 92 tysiące, hello. O, na kogo i na co trzeba uważać w pracy? To jest też, kurde, ile ja już tych mam topów tutaj? Chyba na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, za daleko zaszedłem, dobra. No ale widzicie, co tu się dzieje. I teraz ten filmik, ale nawet się znalazł tutaj Julian Tuwim, Słoń Trąbalski, nie? 79 tysięcy 2012 roku. A goni ich wszystkich filmik najnowszy, czyli Bandyci w Agencji Pracy Tymczasowej, już ma 40 tysięcy 768 wyświetleń. Nie jest źle, nie jest źle. A teraz wejdziemy na drugi kanał.
2013 rok, proszę bardzo. Prawda, agencja, pilnuj się Polaku. Też taki jeszcze? No jest tam, jest, jest. Dobra, i teraz chodzimy na inny kanał. Mówię, go zastałem troszkę, bo mnie tam YouTube wysłał informację, że mój kanał jest jakiś taki niereformowalny. Ja się przyznaję, bardzo dużo zrzutów ekranów porobiłem z różnych gier dla dzieci. O, taki pod dzieci miał być bardziej. Pod młodzież, dzieci, taki wymyśliłem sobie coś tam, nie? I pokaż więcej, patrzymy sobie teraz znowu. Twoje najpopularniejsze filmy w tym okresie. I teraz tamto sobie dopiero wyniki. Patrzymy. Ale nie, nie, to jest tylko za 28 dni. Jan Brzechwa, Żuk, wygrywa w tym czasie, nie? Ale patrzymy za cały okres. No tutaj był jakiś skok, aha, ja już wiem co to było. Tutaj słuchajcie, wygrał nowe oblicze Greya, wpadkę Joanny Koroniewskiej. Dosyć, to był dla mnie zdziwko, to pierwszy taki skok filmowy w ogóle na moich kanałach, że nie wiedziałem, że coś takiego może się stać jednego dnia. No, ale to był taki jeden dzień. Tutaj też co się działo. Dobra, słuchajcie, i patrzcie teraz jakie wyniki mamy. Teletubiś, lala. Nagrałem zabawkę sobie, słuchajcie, tutaj na tym, na oknie. No, 880 tysięcy, prawie 881 tysięcy wyświetleń. Nieźle, nie? Jeszcze dawałem tutaj napisy, jakieś chińskie znaczki, nie wiem, dziwne rzeczy. Ten filmik już stoi, tam jeszcze coś, ktoś tam to ogląda, ale jest marnie, nie? Tutaj bawiłem się, jak złamać i urwać palca bez krwi. Fajna, prosta sztuczka, no. I bawiłem się, 2014 rok, też już kupę czasu to jest. No, 790 tysięcy, niezły wynik, nie? Nowe oblicza Greya, no to odsłuchiwałem audiobooka. I tam babka, ta Joanna Koroniewska, aktorka, czytała, przechodziła z rozdziału na rozdział. I tak jej się ta książka podobała, że się zaraz, powiedziała, że się zaraz zżyga, nie? No, to warto odsłuchać. Nawet, słuchajcie, dlaczego taki skok był duży? Bo ten filmik pojawił się na plotkarskich jakichś tam stronach internetowych, typu Pudelek, jakieś tam, nie wiem. Znam Pudelka tylko i to wszystko. No ale się pojawił i to taki skok był. Nawet pisali, jakaś menedżerka się tam odzywała od Joanny Koroniewskiej, że oj widzicie, przynajmniej ma poczucie humoru. Dobra. Najlepsza gra na nudnych lekcjach to, kurde, starałem się przypomnieć taką gierkę właśnie rysowaną na kartce w kratkę. No i sobie przypomniałem, troszkę tam pomyliłem się parę razy w tym filmiku, ale sens w tym filmiku jest podany dokładnie. No macie znowu Teletubbies. Pierwsza zabawka Elizy. Taka mała. No i tutaj macie już troszkę większy spadek. Macie, ale Teletubbiesie. Jak zrobić sowę? To też Andrzej tutaj kręcił autorski filmik. No, nawet Holandia się tu znalazła z 2013 roku. Tu też zabawka. Specjalnie zabawki kupowałem, słuchajcie, żeby filmiki porobić, nie? Ale już potem mi się odechciało, wiecie. Słomiany zapał. No i tutaj macie pełno. Świnka Pepa. O, jakie wiecie. Gdzieś tam się podjarałem, bo zobaczyłem, że takie filmiki filmiki za, z zabawkami, z dziećmi dobre wybranie mają, ale to ciśnienie mi trochę spadło potem właśnie, po tym jak dostałem tą informację od YouTube, że mój kanał jest taki słaby. No, no i tutaj macie spałe i dalej, dalej. Myślibusz nawet się tu znalazł. Ale co, no pokazałem wam o co chodzi tutaj. Ja na czym to polega. Kończę. Cześć.